W Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się debata, zanim został papieżem Pius XI, a Polska. Debacie towarzyszyło otwarcie wystawy poświęconej byłemu nuncjuszowi apostolskiemu w Polsce. Ksiądz Achilles Ratti do Polski trafił na mocy decyzji papieża Benedykta XV. 25 kwietnia Ojciec Święty mianował go wizytatorem na terenach polskich, odebranych Rosji w wyniku I wojny światowej. W Polsce był przyjęty fantastycznie, z ogromnym entuzjazmem. Świadczyły o tym tłumy ludzi, nawet gdy przejeżdżał na stacjach kolejowych, gdy się zatrzymywał, we Wrocławku na przykład. Do samej Warszawy ksiądz prałat Achilles Ratti przyjechał 29 maja 1919 roku. Jak mówi ksiądz profesor Stanisław Wilk, było to wielkie wydarzenie. 30 Boże Ciało przewodniczy procesji eucharystycznej po ulicach Warszawy. Mógł się przekonać o w tej religijności po prostu mieszkańców Warszawy i umiłowaniu stolicy apostolskiej. Odnosili się do papieża. Ksiądz Ratti, trafiając do Warszawy, nie miał doświadczenia dyplomatycznego. To świadoma decyzja ówczesnego papieża Benedykta XV. Po prostu Benedykt XV moim zdaniem miał całkowitą świadomość, że świat się zmienia. To znaczy, że teraz potrzeba kogoś, kto nie myśli pewnymi utartymi kolejnami, w gruncie rzeczy XIX-wiecznej dyplomacji. Był także wyjątkowy, jeśli chodzi o horyzonty intelektualne, dodaje doktor habilitowany Paweł Skibiński z Uniwersytetu Warszawskiego. Ten człowiek zostawia po sobie później na stolicy Piotrowej analizę wszystkich istotnych elementów rzeczywistości społecznej, kulturowej, cywilizacyjnej i duchowej XX wieku. Wielkim atutem przyszłego papieża była otwartość na innych i umiejętność współpracy, podkreśla ksiądz doktor habilitowany Damian Bednarski. Jeżeli prowadził bibliotekę ambrozjańską, musiał mieć współpracowników, którymi kierował. Potem jako prefekt Biblioteki Watykańskiej. To na pewno ważna cecha, żeby potrafić współpracować, prowadzić dialog, umieć zarządzać także innymi. To dzięki między innymi działaniom księdza arcybiskupa Achillesa Rattiego, który w czerwcu 1919 roku został nuncjuszem apostolskim w Polsce. Na terenie naszego kraju powstały nowe diecezje. Mianowicie łódzkiej i katowickiej przygotowywał te wszystkie dokumenty i sprawy, kiedy był właśnie nuncjuszem. Mówi metropolita warszawski ksiądz kardynał Kazimierz Nycz. Dziś w Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się debata, zanim został papieżem Pius XI, a Polska. Debacie towarzyszyło otwarcie wystawy, do której obejrzenia zachęcał nuncjusz apostolski w Polsce. Cieszę się również, że możemy obejrzeć wystawę, która dzięki zebranym eksponatom, dokumentom i opisom pozwala lepiej poznać i zrozumieć relacje między Polską a papieżem Rattim. Wystawę można oglądać do 27 marca w Zamku Królewskim w Warszawie.